Tak naprawdę to was trochę okłamałem. Nie tyle wy się dowiecie, gdzie jesteśmy, to tak naprawdę wszyscy się dowiemy, gdzie jesteśmy, bo ja też nie wiem, gdzie jestem, bo zarówno tą windę, jak i budynek, albo cokolwiek, w czym teraz jesteśmy, budował właśnie mój współtwórca, dlatego ja nie wiem, gdzie jestem, więc będziemy sobie teraz tak naprawdę na żywo zwiedzali to wspólnie, bo nigdy też już chyba tutaj nie byłem, a jeśli byłem, to bardzo dawno temu i już nawet tego nie pamiętam. Jesteśmy w jakimś magazynie pełnym pustych skrzyń. Wydaje mi się, że jesteśmy w tajnej bazie GUBU. I że dostęp do tajnej bazy jest jeszcze tajniejszy niż tajna baza w tajnym przejściu, w tajnym domu w Atrok. Próbuję ustalić, gdzie jestem. Już wiem, gdzie jestem. Znajdujemy się blisko centrum Atrok. Zobaczcie, jaki kawał drogi w podziemiach przebyliśmy, żeby znaleźć się tutaj. Już dobrze wiem, gdzie jestem. Teraz sobie troszkę możemy... A. Nie jedzie! Możemy sobie troszkę pozwiedzać jego tajną bazę. Gówbu jak zwykle wykonał tutaj kawał solidnej, dobrej roboty. Nie wiem, na ile jest to jego projekt własny, na ile inspirował się czymś po prostu z sieci. Niemniej jednak, no widzicie, że tutaj wykonanie to jest top. To jest klasa sama w sobie. Top of the top. Wykonanie jest przearcyfantastyczne. No ale nic, pokażę wam jeszcze tylko, jak to jest daleko. Spróbuję troszkę z pogodą popracować. Dobra, zadziałało. I teraz tak. Podziemnymi tunelami dotarliśmy aż tutaj, a pokażę wam skąd. Jakie one są zawiłe. Ponieważ dom, w którym zaczęliśmy, znajduje się tutaj. Tyle, że do jaskini Batmana należało jeszcze tymi podziemnymi tunelami dojść. Tam mam drugie wejście i taką specjalną tyczkę zaznaczyłem. Tutaj tyczka jest do jaskini Batmana właśnie. I stąd taki kawał drogi podziemnymi tunelami w pełni wyposażonymi w kolejkę dostaliśmy się właśnie do tajemnej bazy GUBU, do której tajemne wejście jest przez tajemne przejście, przez tajemniczy tunel za tajemniczą bazą Batmana w tajemniczym domu. Za tajemniczym wejściem. I te wszystkie tajemnice w Atrok City i te wszystkie tajemnice jeszcze są do odkrycia. Jakie tajemnice skrywa szpital? O tym wam jeszcze nie powiem, ale powiem wam, że warto czekać na ich rozstrzygnięcie. A tak jak wspominałem już wcześniej, w tym budynku przy Central Parku w Atrok znajduje się moje mieszkanie, które sobie tutaj urządziłem, zostawiłem sobie, żeby mieć coś jednak w tym Atrok. Jest tutaj, hop. I tutaj mam przedpokój. Jadalnia, kuchnia, salon. Łazienka. I sypialnia. Takie mieszkanko sobie zostawiłem. Fajnie w każdym mieście mieć coś swojego jednak.
Te wszystkie budynki, obiekty już przerabialiśmy. Wydaje mi się, że doszliśmy do momentu, w którym nie ma nic nowego wam do pokazania tutaj w Atrog. Bo wszystko już zobaczyliśmy, wszystko już obejrzeliśmy. Ale odgrażałem się w zeszłym tygodniu, że weźmiemy się do roboty. No i myślę, że do tej roboty trzeba się już w końcu zabrać. Bo nawet przy okazji kręcenia tego odcinka zauważyłem pewny tutaj... O proszę. Pewne takie coś, co mi się mega tutaj nie podoba. A jest to właśnie ta ulica. Jak na ulicę, która znajduje się w tak ścisłym sąsiedztwie samego centrum Atrog. Przy nowo wyremontowanym rondzie. Przy Rock'n'Roll Tower. To ta ulica wygląda wręcz bezczelnie. Dlatego w następnych odcinkach zajmiemy się jej modernizacją. I na co was już teraz serdecznie zapraszam. Praca w Atrog to nie może się znudzić.